Marco, they're going to finish it off. Here comes the ulti from Marco. Speed finishes it. Oh, but the shuttle just focused down. Actually, they're going to flash in there. The perfect time. Nice channel ulti. Pivot comes down. Oh, my God. Puma really just breaking C Marine. Somebody gets it. GG. The Intel Extreme Masters World Championship 2012. Live on ESL TV. Witamy Was serdecznie wszystkich. Zed, jak się masz tego wspaniałego poranku? Jestem absolutnie pozytywnie nastawiony do tego, co się będzie działo. Słuchaj, ja się trzęsę po prostu, rozumiesz to? Jestem tak po prostu naładowany pozytywną emocją, że będzie się działo. Witam wszystkich, naprawdę, witam wszystkich. Ze studia, tak jak wczoraj, pozdrawiam Was, co prawda wirtualnego studia, ale pozdrawiam Was, Jegwen oraz Zed. Pozwól, że ja przedstawię jednego z graczy. W prawej górnej części mapy spawnuje nam się Select jako niebieski teran. Tak jest, a naprzeciwko członkowi klanu Dignitas staje nie kto inny jak polski gracz, przedstawiciel Mouse Sports. Jest to oczywiście Mana. Tak jest. Jak myślisz, czego możemy się spodziewać po pierwszym meczu dzisiejszego dnia? Wczorajszy dzień był pełen emocji, pełen ekscytacji. Gry były naprawdę na wysokim poziomie. Zastanawiam się, co dzisiaj nam chłopaki zaprezentują. Też się zastanawiam. No słuchaj, mamy naprawdę bardzo ciężką grupę dla Man. Jest dużo Koreańczyków, jest dużo skilozaurów. I myślę, że tutaj Mana będzie miał ciężką przeprawę. Słuchaj, rozmawialiśmy z nim troszeczkę przed grą. Mm-hmm. No i jest taka sytuacja, w której Mana mi tutaj mu opowiada, że ten, że jest wyspany, jest bez żadnego problemu tutaj w dobrej formie, tylko na przykład wiesz, jest troszeczkę głośno na sali, jest to Intel Extreme Masters, on nie może się aż tak bardzo skupić, ale myśli, że wszystko będzie dobrze, więc ja tutaj wiesz, najważniejsze jest nastawienie tego gracza, prawda? Najważniejsze jest nastawienie, żeby miał ten swój taki mindset, mm-hmm. że okej, gram w jakiejś takiej strefie, w której dobrze się czuję, gram w systemie, w którym, wiesz, nic mi nie przeszkadza i tak dalej, jestem rozgrzany itd. itp. Więc tutaj możemy, myślę, że Mana jest dobrze przygotowany. Znaczy Mana już na wielu lanach był, prawda? Mana jest jednym z tych graczy, którzy są po prostu ograni lanowo, bo często na takich lanach nie zawsze decyduje skill, bo mamy dużo graczy, którzy naprawdę dobrze grają, jeśli chodzi o ich skill jakby antenowy na żywo, powiedzmy sobie w internecie, kiedy oni prowadzą własne streamy, a kiedy jadą na lany, zaczyna ich zjadać trema. No i jednak trochę takiego lanowego cwaniactwa potrzebuje, żeby zrozumieć, co się dzieje. Tymczasem widzimy, że Select wcale nie głupie zagranie, chowa drugie baraki, tutaj blisko właściwie będzie mógł nimi podlecieć do własnej bazy. Myślę, że czy by chował za tym jakąś agresję, czy by chciał wyjść z jakimś szybkim pushem z dwóch baraków? Myślę, że to jest na pewno coś, co będzie chciał zrobić, jakaś taka mała presja. Te baraki, które tutaj stoją, tak niektórzy fachowo nazywają je Macarax, ponieważ Maca, który wtedy jeszcze był w klanie Prime, to był pierwszy gracz, który użył czegoś takiego, taki właśnie Macarax. I Mana... Wiesz co, powiem ci tak, że ja myślę, że Mana ma tutaj duże szanse, żeby się obronić, jeśli oczywiście Select będzie starał się atakować właśnie z czegoś takiego. Pamiętajmy, że on w ogóle nie złapał gazu, więc to będą czyste mariny tak naprawdę. I zauważ, że właśnie wychodzi, ile tych marinów tutaj jest, wygląda na to, że jak na razie 3. No ale Mana to nie jest pierwszy lepszy gość, prawda? Mana na pewno to wyskautuje, lata probką po całej mapie, jeśli zobaczy te marinsy, że nadchodzą, no to taką grupę marinsów dosyć łatwo powstrzymać Stalkerem albo dwoma. Dokładnie tak, więc to znaczy może nie jest tak, że super prosto jest tego powstrzymać, ale no wiesz, Stalker ma jeden więcej zasięgu, tutaj oczywiście chłopaki odstawiają kosmiczne APM, bo ja widzę, że Mana ma 300, a Select 228, więc tutaj już naprawdę chłopaki tak ostro idą, że... Ja tak powiem, głowa ma. Jeden CV zostaje zestrzelony, więc tutaj małe zwycięstwo dla Many przy tej zelnadze. Podliczmy, na razie mamy dwa baraki tak naprawdę. Mamy pusha marinesami z dwóch baraków. To nie jest jakiś all-in. To nie jest coś, co jest zaprojektowane po to, żeby zabić Manę. Natomiast Mana bierze ekspansję, podobnie jak jego przeciwnik. Na razie ma jednego gate'a produkującego i myślę, że tutaj można dopatrywać się trudności. Aha, no 6 marinów, 7 marinów, nie, przepraszam bardzo, 6 marinów i 2 SCV. Tutaj Mana wychodzi także z gry, przepraszam bardzo, ze swojego naturala, jejku. Oj, robi się niebezpiecznie, nie zauważył tego ataku. Nadchodzą marinsi, nadchodzą STV-ki, czy będą budować bunkry? Na razie nie, patrzą, nie ma jednostek i zaczynają budować bunkry. Mana zaczyna się orientować, co się dzieje, jednak nie wraca się przez połowę mapy, będzie dalej tutaj stał. Za chwilę skończy mu się technologia warp, myślę, że poleci za chwilkę jakieś 3 szybkie stalkery albo coś. Sentry już wraca do góry.
który odgrodzi się na pewno na rampie, musi być bardzo, ale to bardzo ostrożny, żeby nie stracić tego Nexusa. Myślisz, że go tak, skanceluje? Tak, Nexus jak na razie chyba tak. Skancelował, więc no tutaj ten cancel będzie bardzo, bardzo, bardzo niekorzystny dla niego, zwłaszcza, że Select kończy już swój command center. Mamy 3 warp gate'y, 4 warp gate nam się dobudowuje, więc mana po prostu będzie decydował się na mega mocny atak, zauważ. Mhm. I zaraz zobaczymy, tutaj jest jeden taki pylon, z którego nic nie może warpować, drugi jak na razie, no właśnie, co będziesz starał się tutaj zrobić? Tutaj jest, przepraszam bardzo, kolejny warp pylon. No ładnie, ładnie, ładnie. Mana po prostu będzie starał się robić mega mocny kontratak i to może wygrać mu, mam wrażenie, że nie wygrać mu grę, ale zmusić jego przeciwnika do bardzo, bardzo mocnej defensywy. Oj, i tutaj udało mu się już zasnajpować kilku Marinesów, udało mu się zapobiec jednym barakom. Oj, mało brakowało, Select tam ledwo co zamknął tego supply depot, tam mana próbuje zesnajpować bunkier, natomiast SCV-ek jest tam tyle, że po prostu wystarczy, chociaż mana nie odpuszcza tej presji, naprawdę nie odpuszcza. Jednocześnie mocno pilnuje swoje rampy, tutaj widzi ten Sentry widzi, co się dzieje. No i będzie mana dalej próbował przepchnąć ten front. Czy mu się uda? Tak jest, mana wchodzi znowu na tę na rampę. Tutaj oczywiście ten pojedynczy bunkier atakuje naprawdę bardzo mocno. Jeden ze stalkerów pada, mana posiada jeszcze troszeczkę jednostek tam w jego naturalu, jak na razie nic się nie dzieje. Stara się to przepchnąć, ten swój pomysł tak naprawdę. Kilka stalkerów jeszcze tutaj zostało, jeszcze pojedynczy sentry padają nam tutaj, kolejny bunkier został wybudowany, no jak mana będzie starał się to zrobić, to jest naprawdę coś niesamowitego, ale niszczy kolejne SCV, co jest bardzo ważne, zostało jedynie 17-16 SCV kontra 30, więc pomimo tego nie Select chyba straci ten bunkier. Traci Guardian Shield tak. Pojawił się dosłownie na ostatnią sekundę, kiedy mana go naprawdę potrzebował, Guardian Shield dodaje 2 do armora, co okropnie pomaga przeciwko Marinesom, no i mana jest obecnie w bazie przeciwnika, tam minują tylko, miule, które zostały ściągnięte. Spójrz na to, co się dzieje w naturalu umany, także on także jest atakowany, ale zobacz, Select! Mamy GG! Tak jest! Jest bardzo ładnie. Pierwsza bardzo fajna gra, pierwsze bardzo fajne zwycięstwo dla ma, ale słuchaj, normalnie jestem taki, ja przepraszam bardzo, że jestem taki nieprofesjonalny, ale naprawdę jest dobrze. Walić profesjonalizm, jakbyśmy byli tak. Na antenie, to byśmy teraz zaczęli skakać i się ściskać. Tak jest. Na klatę. Dobry start, panie i panowie, dobry start. Tak jest, myślę, my do was zaraz wracamy z kolejną grą. Nie odchodźcie nigdzie, czekajcie sekundkę. The Intel Extreme Masters World Championship 2012, live on ESL TV.